Grudziądzkie poręczenia kredytowe rozpoczęły realizację projektu pod nazwą Grudziądzki Start w Biznesie. Jego celem jest założenie przez uczestników projektu własnej działalności gospodarczej. Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Osoby, do których skierowany jest projekt, muszą mieć powyżej 29 lat i spełniać jedną z pięciu następujących kategorii. Pierwszy z tych kryteriów jest to, iż osoba musi być długotrwale bezrobotna, czyli przez minimum 12 miesięcy w przeciągu 24 miesięcy być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Drugim kryterium jest kryterium płci, gdzie wówczas to musi być kobieta, bo preferujemy w tym projekcie kobietę. Kolejne kryterium to jest osoba powyżej 50 roku życia. Czwarte kryterium to jest osoba musi posiadać stopień niepełnosprawności lub też piąte kryterium osoba o niskich kwalifikacjach, tak? Czyli z wykształceniem nie większym niż średnie. Po spełnieniu przedstawionych wymogów otrzymujemy wsparcie od pracowników spółki. Po zakwalifikowaniu się do projektu dany uczestnik przechodzi 4-dniowe ABC biznesu, w trakcie którego poznaje tajniki prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz materiałów szkoleniowych, jak i wsparcia merytorycznego ze strony trenerów, oferujemy również mu poczęstunek, jak i również stypendium szkoleniowe. Po szkoleniu przychodzi czas na stworzenie biznesplanu przez każdego z uczestników, który w późniejszym terminie poddawany jest analizie i ocenie. Tworzymy listę rankingową i przyznajemy wówczas wsparcie finansowe. To są środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 tysięcy złotych brutto. To jednak niecałe wsparcie, z jakim liczyć będą mogli się przyszli przedsiębiorcy. Przewidujemy, iż będą mogli otrzymać środki tak zwane pomostowe, czyli 1106 zł miesięcznie przez pierwsze pół roku. I to są środki przeznaczone na opłaty związane z ZUS-em, jak i również opłaty na przykład z wynajmem lokalu. W niektórych przypadkach pojawiają się zalecenia co do branż zakładanych firm. W tej sytuacji to uczestnik projektu sam decyduje się na charakterystykę własnej działalności gospodarczej. Nie ma jakiejś wskazanej formy prowadzonej działalności gospodarczej, którą my będziemy preferować. Jest możliwość dowolna, to decyduje o tym uczestnik projektu, który będzie składał dokumenty. Wsparcie z wspomnianego projektu przewidziane jest w 3 turach. W naszym wniosku przewidzieliśmy 3 tury naboru. Pierwsza rusza właśnie tutaj w listopadzie o 13, kolejne planujemy w styczniu i w marcu przyszłego roku. Wartość przedsięwzięcia wyniesie około 1,6 miliona złotych. Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu przy ulicy Sienkiewicza 22 w budynku po dawnym UMK.